Cześć! Dzisiaj zapraszamy Was serdecznie do obejrzenia naszego jachtu. Pokażemy Wam, jak wygląda w środku. Nasz jacht to Westerly Merlin 28 stóp, czyli trochę ponad 8,5 metra. Zapraszam na pokład. Jesteśmy w środku. Trochę porozwalałam tutaj, bo schowki oglądam. To jest nasza kuchnia, czyli kambuz po żeglarsku. Tutaj robiłam trochę porządków. Tutaj mamy półeczki na różne rzeczy, które staram się jakoś mądrze poukładać, ale nie do końca mi to wychodzi. Tu mamy bardzo sprytne urządzenie na ręcznik, tu mamy deski do krojenia, mamy herbatki, kawki i tak dalej. Zaraz właśnie wstawię wodę. Czajnik, który na razie mamy podłączony do prądu. Tutaj mamy umywalkę. Tu mamy świat widelców, noży i tak dalej, łyżeczek. Tutaj mamy jeszcze inne takie, a tu mamy garnki. Garnki też sobie za jakiś czas kupimy nowe, ponieważ tu posiadamy tylko jedną pokrywkę. To jest nasza super kuchenka, którą no, będziemy musieli wyczyścić porządnie. Ja tu mam taki schowek, gdzie ja trzymam dodatkowe gąbki, ręcznik garderobę. I pięknie się zamyka. Teraz idziemy sobie do kajuty na rufie. No jest ona na niby na dwie osoby, ale muszę przyznać, że na, tam gdzie ten sufit tak trochę jest malutki, to jest ciasno. Przednią noc spaliśmy tutaj tydzień temu i Marcinowi było dosyć ciasno. Bo to jednak tutaj przytulić się, wtulić się w tą trumnę. Ciężko. Tu mamy światełko, tu mamy jedno okienko, jeden luk, a tam mamy drugi luk. No tutaj niestety trzeba będzie pomyśleć, jak naprawić te rzeczy. Tu mamy nasze kurteczki, spodnie i tak dalej. To jest jedyna taka szafa tutaj. Teraz przejdziemy tutaj do toalety, czyli do Kingstona. I szafka, i umywaleczka, i oczywiście Kingston. Tutaj mamy nawigacyjny stolik. Tutaj mamy lodóweczkę. Bardzo fajną lodóweczkę. Proszę. Tu mam mały zamrażarnik, tu mam szafkę ze szpargałami. Tu różne rzeczy jeszcze leżą, nie wiem gdzie jeszcze powkładam. Apteczka, autopilot. No, po tej stronie też mamy półeczki. Tu teraz rozpoznaję różne schowki, które mamy. Zostawili poprzedni właściciele jeszcze trochę talerzy. Toster, czajnik na gaz. Także super. Nie musimy się o to martwić. Te wszystkie poduchy będziemy chcieli wyczyścić gdzieś. W jakiejś pralni. Mocno trzymają rzepy. Tu mamy
kolejny schowek. Proszę bardzo. O, piwko oczywiście. Coś, co dzisiaj... Coś, co muszę jeszcze zmieścić do lodówki. Coś jest tutaj miarę chłodno. To była jedna strona. Tutaj teraz ciężko przejść, bo nawaliłam poduch. Proszę bardzo, tu jest dziób. O, i luk. Piękny. Kamizelki, nasze ciuchy, śpiwory i ogólnie taki mały rozgardiasz, miszmasz ze wszystkimi rzeczami. Tam na samym końcu jest łańcuch od kotwicy. No to tak mniej więcej wygląda wnętrze.